Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na ostatniej debacie naszej konferencji. Moje nazwisko Marek Ściążko, jestem pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej Centrum Energetyki. Zagadnienia, które w dzisiejszej debacie mamy poruszyć, dotyczą celu transformacji energetycznej, nazywanej Zielonym Ładem i budzącym nadzieje, ale również wątpliwości. Czekają nas wyzwania polityczne, społeczne, ekonomiczne, technologiczne i regulacyjne. Właściwie jest to pewien rodzaj rewolucji przemysłowej. Przechodzimy prawdopodobnie od wieku pary do czego? Do czego właśnie? I to jest chyba to pytanie, które w takiej debacie powinniśmy sobie starać przemyśleć i próbować na nie odpowiedzieć, bo ciągle jeszcze tkwimy przecież w energetyce parowej, prawda? Czyli węglowej. A zatem wizja gospodarki przyszłości, innowacje w energetyce i przemyśle, nowe doktryny niskoemisyjnej gospodarki. To będzie przedmiotem naszej dzisiejszej debaty. Organizatorzy, jak i ja, zaprosiliśmy do naszej debaty panią Annę Dyląg, która jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw odnawialnych źródeł energii. Witamy panią serdecznie. I panów Radosława Grecha, prezesa zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, pana Krzysztofa Karolczyka, menadżera do spraw rozwoju elektrociepłowni Fortum, pana profesora Zbigniewa Kasztelewicza, wiceprezesa zarządu do spraw wydobycia PGE GieKSA i pana Jana Sakławskiego, partnera w kancelarii Borysiewicz, Bokinia, Sakławski i Spólnicy. Witam państwa serdecznie. Zielony Ład. No jest to przede wszystkim dzisiaj program polityczny i społeczny. No, jest to wyzwanie, które nie jest jeszcze wypełnione taką organizacyjną treścią. Zielony Ład to jest bezpieczeństwo, solidarność, zaufanie. To są takie hasła tego programu, w pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczna, działania na rzecz klimatu, badania naukowe, innowacyjność i konkurencyjność, gospodarka o obiegu zamkniętym. A zatem praktycznie wszystko, całe nasze otoczenie, w którym gospodarka działa i my również działamy jako mieszkańcy. W strategii energetycznej Polski, która praktycznie ostatnio została ogłoszona, zatwierdzona, stwierdza się, że to jest przyszłość również i przyszłość gospodarcza, ale również to jest przyszłość dla użycia wszystkich środków unijnych, które w sposób rozsądny, które będą do nas wpływały na przebudowę gospodarki. No i pytanie jest właściwie kluczowe, co trzeba zrobić, aby te polityczne i kierunkowe decyzje mogły być wprowadzone w życie, a przede wszystkim w przemyśle. Pomijam na razie tą warstwę polityczno-społeczną i z tego punktu widzenia chciałbym pierwsze pytanie skierować do menadżerów przemysłowych, do pana najpierw profesora Kasztelewicza, pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu GieKSA. A następnie pana Krzysztofa Karolczyka, menadżera do spraw rozwoju elektrociepłowni Fortum. Zresztą Fortum występuje też praktycznie w każdej debacie i jesteśmy też bardzo ciekawi, jakie jest podejście tej grupy energetycznej do wyzwań Zielonego Ładu. Bardzo proszę panowie o wypowiedzi, które w szerszym kontekście przedstawiają z punktu widzenia waszych doświadczeń, w którym jesteście, koncepcje, jak i te wyzwania polityczne i gospodarcze, które stoją przed nami. Bardzo proszę, pan profesor Kasztelewicz. Dzień dobry państwu. Zostałem wywołany jako pierwszy. Pierwszy zawsze ma najgorzej, ale będę próbował starać się odpowiedzieć. Ja tak powiem na wstępie. Za rok 2020 wyprodukowaliśmy 153 gigawatogodziny. Z tego import był około 15 gigawatogodzin, a produkcja energii odnawialnej z tego wszystkiego około 12%. Także pozostała energetyka to jest energetyka nieodnawialna za rok 2020. Polska Grupa Energetyczna jest liderem, jeżeli chodzi o produkcję energii. Jest około 40% produkcji za rok 2020 na około tam 36% zainstalowanej mocy. Także jesteśmy liderem.
I Polska Grupa Energetyczna w październiku ubiegłego roku wyraziła swoją gotowość do bycia liderem zrównoważonej transformacji energetycznej. Zarząd przedstawił bardzo konkretny plan. Nowa strategia jest odpowiedzią nie tylko na oczekiwania społeczne, ale przede wszystkim na zmiany regulacyjne i rynkowe. Zmierzamy do w kierunku nisko i zeroemisyjnej jakby produkcji energii i w roku 2050 roku chcemy być zeroemisyjną grupą. Także nasze działania idą w tym kierunku. Można powiedzieć, że one już biegną od paru lat, nie czekając na ramy polityki klimatycznej Unii. I przypomnę, że no, oddaliśmy dwa bloki w Opolu, które są liderami, prawie 46% netto sprawności, które automatycznie powodują 25% mniejsze emisji. W tym roku oddamy blok w elektrowni Turów, 460 MW, który też będzie liderem, jeśli chodzi o węgiel brunatny, ponad 44% sprawności netto. Wszystkie nasze aktywa od wielu lat poprawiają sprawność. Bloki w elektrowni Bełchatów 320 przeszły na 350 sprawności megawatów, czyli żebyśmy powiększyli sprawność. Od wielu lat robimy modernizację, jeżeli chodzi o dostosowanie wszystkich bloków do uwarunkowań BAT-owskich, które jak Państwo wiecie i wiemy wszyscy, wchodzą nam w sierpniu tego roku. Podjęliśmy inwestycje za wiele miliardów złotych, żeby dostosować nasze bloki od Rybnika, Opola, przypomnę, Turowa, Bełchatowa, Dolnej Odry. No i też planujemy jakby zmianę miksu w elektrowni Dolna Odra. Budujemy dwa bloki po 750 MW na inne paliwo, gaz. Podobnie planujemy w Rybniku. I jeżeli chodzi o energetykę odnawialną, to do roku tam 2026 chcemy prawie 3 gigawaty na morzu, około 1000 gigawatów na lądzie. No i też szukujemy duże inwestycje, jeżeli chodzi o energetykę słoneczną. Liderem na tym etapie będzie Dolna Odra, ale zrobiliśmy przegląd terenów porekultywacyjnych w kopalni Bełchatów, około tam 1000 hektarów. Nasza spółka Energetyka Odnawialna w przyszłości zabuduje te tereny panelami, także też w tym segmencie chcemy być liderami, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. No i tutaj pan profesor Marek Ściążko jest przykładem tym, że też współpracujemy na różnych polach, jeśli chodzi o nauką, innowacją. I chcemy no, pierwszy magazyn energii, 1 megawatt, wybudować, zainstalować w Bełchatowie. Także no, idziemy jakby po polityce klimatycznej, chcemy się wpisać. No i też chcemy, żeby była to sprawiedliwa transformacja dla społeczności. Przypomnę, że cała grupa to jest 40 tysięcy pracowników, a sama GIEKSA to jest ponad 20 tysięcy pracowników i chcemy no, przeprowadzić tą transformację w tych regionach, głównie w dwóch regionach węglowych, Bełchatów i Turów. Powołane są zespoły do transformacji regionów od wojewody, marszałka do GIEKSY. Pracujemy, mamy po kilkanaście różnych projektów. Jak Państwo słyszeli ostatnio, nawet na terenie Bełchatowa może w przyszłości powstać energetyka atomowa, która zastąpi częściowo energetykę węglową. Te są projekty wybudowania bloków gazowych na terenie elektrowni Bełchatów. No i ta cała OZE też spowoduje, że te miejsca pracy powinny być już utrzymane, bo przypomnę, koncesje do wydobycia w kopalni Bełchatów to jest rok 2038, ale prace związane z reeksploatacją, z zalewaniem to jeszcze jest po tym, jeszcze prawie 30 lat i podobnie jest w kopalni Turów. Mamy koncesję do roku 2000, chcemy mieć, na razie mamy 6-letnią do roku 2026, staramy się o koncesję do roku 2044 i tam też reeksploatacja, zalewanie, to będzie gdzieś też rok 2060-70. Także te regiony będą żyły, ale my już przystępujemy do
transformacji właśnie tych regionów, żeby ta odejście od węgla było jak najmniej odczuwalne dla społeczności lokalnej. To może teraz na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie profesorze, mam może dodatkowe pytanie. No bo oznaczałoby to tak, że jeżeli 2,50 zeroemisyjna spółka produkująca energię elektryczną, to jednak będą potrzebne pewne decyzje, które, jak rozumiem, likwidują kopalnie, czyli wydobycie węgla, i likwidują produkcję energii elektrycznej na bazie węgla brunatnego, czy też kamiennego, bo to jest kamienne. A co z morzem, które miało być również udostępnione węgla brunatnego? I jak zabezpieczyć ciągłe dostawy energii, kiedy ciągłe źródła znikną? Panie profesorze, ja mówię, zajmuję się energetyką od gdzieś i górnictwem od 30 lat. I moje jest takie podejście jakby techniczne, że powinniśmy pracować jak Niemcy, że oni mają ponad 100% w podstawie energetyki i drugie 100% mają energetykę odnawialną. No przykład jest teraz ta zima, że ta energetyka w podstawie musi być. Jeżeli w przyszłości będziemy odchodzić od węgla, to na ten okres przejściowy to będzie energetyka gazowa, na później energetyka atomowa. I tutaj wszyscy się tutaj bijemy w piersi, nie w piersi, tylko zadajmy pytanie, czy te plany są realne, patrząc na różne inwestycje atomowe w Europie czy na świecie, że one są opóźnione, te właśnie inwestycje. Dlatego ja jako inżynier Kasztelewicz mówię, że nasi specjaliści od kreowania polityki energetycznej powinni od dzisiaj każdy rok patrzeć, ile wypada nam energetyki węglowej, co nam wchodzi z gazowe, kiedy nam wejdzie energetyka atomowa, żebyśmy stale byli zabezpieczeni, jeżeli chodzi o tą dostawę bezpieczeństwa energetyczne. I trzeba rozbudowywać przyłącza. Wiadomo, teraz mamy ograniczone przyłącza, jeżeli chodzi o wymianę transgraniczną i trzeba w tym kierunku iść. No i magazyny energii, to jest temat numer jeden. Tutaj niektórzy wiemy, że na razie na świat idzie w tym kierunku, walczy, różne ośrodki naukowe w tym kierunku idą, tak jak dam przykład z COVID-em. Kto pierwszy wybuduje szczepionkę, będzie miał biznes, kto pierwszy opanuje magazyny energii, będzie miał biznes. Na razie mamy, że kilka megawatów są te magazyny, ale myślę, że w ciągu 10-20 lat te magazyny energii będą zwiększone, a jeżeli nie będzie, to musimy się za 10-20 lat przeprosić, i ewentualnie uruchomić dalej tą energetykę brudną, żeby na tym przełomie lat 40., 50., 60. Mieć energię, bo wszyscy wiemy, że energia to jest jakby krew życia naszej gospodarki, bez energii nie można. I powiem tutaj tak przewrotnie, że wiemy, że każda polityka po opublikowaniu już jest prawie częściowo nieaktualna. I to są też wypowiedzi decydentów, że będziemy zmieniać, dopasowywać i powiem tak, że świat przechodzi turbulencje, także zmiany klimatyczne jesteśmy świadkami. Cała północ Europy i Ameryki Północnej jest zalana mrozami i tak dalej, i tak dalej. Także zmiany klimatu, czy będzie słoneczne, czy wiecznie, czy energetyka wiatrowa, czy słoneczna będzie pracowała, ale to jest przed nami temat, mamy 30 lat. Jasne. Myślę, że opanujemy te tematy. Super, dziękuję bardzo panie profesorze. Do pana Krzysztofa Karolczyka. Te przemiany są dzisiaj związane z takimi hasłami jak dekarbonizacja, decentralizacja, digitalizacja. To ma wspomóc tą rewolucję energetyczną i ułatwić wprowadzanie nowych systemów energetycznych. I z punktu widzenia podejmowania decyzji biznesowych jest to również bardzo trudne we wszystkich spółkach, bo jeżeli nawet są dzisiaj kreowane te strategie podporządkowane wyzwaniom projektu politycznego Green Deal, zielone, nowe zmiany, to proszę mi powiedzieć, jak z punktu widzenia firmy,
która jest ciepłowniczą energetyczną, czyli takiej spółki o zresztą rozproszonych średnich źródłach energii, te wyzwania są pojmowane. W jaki sposób państwo przygotowujecie się w strategiach swoich zmian i reorganizacja spółki, która ma doprowadzić do tego, aby w przyszłości być może zeroemisyjnym czy niskoemisyjnym przedsiębiorstwem. Bardzo proszę. Dziękuję panie profesorze. Szanowni państwo, dla nas Fortum Zielony Ład to jest długo oczekiwana dobra decyzja we właściwym kierunku. My na to postrzegamy, na zaproponowane zmiany i podejście Unii Europejskiej jako właściwe podejście do tematu, czyli podejście do kwestii związanych z emisją CO2, ze zmianami klimatycznymi, z bezpieczeństwem energetycznym, z solidarnością w Unii Europejskiej, ale również z gospodarką obiegu zamkniętego, która stanowi również część tego pakietu. Jak państwo wiecie, Fortum jest liderem na rynku europejskim, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej wolnej od emisji CO2 i mamy to w genach. Dla nas podejście do zeroemisyjnej czy do neutralności klimatycznej w naszych strategiach miało miejsce już 10, 15, 20 lat temu, więc niejako mamy to już w genach i jakby w tym kierunku zawsze podążaliśmy i tak samo na naszym tutaj lokalnym rynku w Polsce jest to widoczne, ale też jest jakby widoczny pomysł na biznes, w jaki sposób przejść do tego w sposób racjonalny, zrównoważony i sposób taki, który pomoże pogodzić wiele czynników. Takim przykładem są nasze dwie elektrociepłownie, które wybudowaliśmy na Śląsku. Jedną oddaliśmy już ponad 10 lat temu w Częstochowie. To jest elektrociepłownia, która współspala węgiel i biomasę. I nasza ostatnia elektrociepłownia w Zabrzu, którą uruchomiliśmy 2 lata temu, to jest wielopaliwowa elektrociepłownia, która na dzisiaj spala około 50% węgla i 50% paliwa alternatywnego RDF, pochodzącego z odpadów. Także nastawiamy się na różny miks paliwowy i na elastyczność. Wydaje mi się, że elastyczność jest dzisiaj słowem kluczowym do tego, aby w sposób łagodny przejść tą transformację. Jak profesor, mój przedmówca, wskazał, że każda strategia, każda polityka w dniu opublikowania jest już nieaktualna, natomiast no, nikt nie odwróci decyzji biznesowych, które się podejmuje w danym czasie i w danej chwili, a zmiana każdej polityki i każdej strategii niestety wpływa w sposób korzystny bądź też niekorzystny na przemysł, na biznes, na nasze decyzje, które podejmowaliśmy posiadając daną wiedzę z danej chwili. Także przykład Zabrza, elektrociepłownia wybudowana za 870 milionów złotych, wielopaliwowa. Dzisiaj spalamy węgiel i paliwo RDF w proporcjach 50-50%. Natomiast mamy możliwość współspalania nawet do 100% biomasy, więc w zależności od tego, w którą stronę będzie nam najkorzystniej, najłatwiej, najbezpieczniej pójść, mamy takie możliwości wyboru. Chociaż tutaj bardzo duży potencjał jednak widzimy w paliwie, przynajmniej w tej części ciepłowniczej, którą dosyć mocno reprezentujemy, w paliwie alternatywnym pochodzenia RDF. To jest najbardziej lokalne paliwo, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To są śmieci, które na co dzień każdy z nas produkuje. No niestety dzisiaj w Polsce mamy sytuację taką, że nie ma alternatywnej możliwości zagospodarowania tej frakcji i ministerstwo w ostatnio opublikowanych uzasadnieniach do uchwały w sprawie nowego KPGO wskazało, że w Polsce mamy niedobór mocy związanych z wykorzystaniem paliwa alternatywnego na poziomie ponad 3 milionów ton i oczekiwany jakby moc zainstalowana w tego typu źródłach to jest 4 miliony ton mocy przerobowej, więc tutaj widzimy duży potencjał na taką, powiedzmy, łagodną transformację tego sektora ciepłowniczego w kierunku powolnego wypierania węgla. Niestety na dzisiaj to jest nadal prawie 80% w ciepłownictwie, ale powolnego wypierania, odchodzenia od węgla, zastępowania również bardzo lokalnym paliwem, jakim mamy paliwo w postaci RDF-u, paliwo pochodzące z odpadów. Paliwo, które jest dzisiaj rozwiązaniem nie tylko problemu ciepłownictwa i zastąpienia
ciągle drożejącego węgla, ale również rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami, z którym borykają się samorządy i gdzie przechodzi to de facto na każdego z nas, bo każdy z nas dzisiaj płaci o wiele więcej za kwestie związane z wywozem i odbiorem i zagospodarowaniem naszych śmieci. Także postrzegamy te działania jako bardzo korzystne. Zmiany klimatyczne są już dzisiaj potwierdzone, tutaj już nikt z tym nie dyskutuje. Musimy coś zrobić, żeby pójść w kierunku właściwie takiej neutralności klimatycznej. Tutaj profesor Kasztelewicz wspominał o tym, że Polska Grupa Energetyczna ogłosiła jako jedna z pierwszych bardzo odważny program właśnie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. I to jest bardzo dobry sygnał dla całej energetyki, dla całej branży w Polsce, że od tego nie ma odwrotu. To już się dzieje dzisiaj, to już się dzisiaj te decyzje biznesowe podejmuje i już od tego nie mamy odwrotu. Mam też takie może dodatkowe jeszcze pytanie. Pan takie słowo wypowiedział, pomysł na biznes. W takiej przestrzeni publicznej często wskazuje się, że ten polityczny program to wcale nie przynosi zysków, a wprost przeciwnie, powoduje straty przedsiębiorstwom. Proszę ewentualnie próbować obronić tą tezę, że to jest dzisiaj pomysł na biznes. Zielony Ład. Popatrzę na to z perspektywy naszego podwórka ciepłownictwa i przejdę później w drugiej części do tej większej energetyki. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Polska ma jeden z największych potencjałów na świecie i w Europie wykorzystania ciepła z źródeł scentralizowanych. Posiadamy w Polsce bardzo duże systemy ciepłownicze rozbudowane. Przykładem standardowym jest Warszawa, która ma ponad 80% pokrycia w mieście systemem ciepłowniczym, więc daje to nam niesamowite możliwości rozwoju ciepłownictwa i tej energetyki rozproszonej w postaci elektrociepłowni, które wykorzystują alternatywne do węgla paliwa i dotarcie do mieszkańców z tym ciepłem, wyparcie innych indywidualnych źródeł ciepła, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, z którymi dzisiaj, jak wiemy, w Polsce mamy spore wyzwania w tym obszarze i dużo do zrobienia. Więc tak naprawdę to jest bodziec, który mówi, to jest właściwy kierunek, musimy iść dalej, musimy robić wszystko, żeby osiągnąć te cele, na które się wszyscy umówiliśmy. Dodatkowo patrząc na energetykę, jednak musimy zdawać sobie sprawę, że te zasoby węgla, które mamy w Polsce, no, tutaj jest wiele dyskusji w tym temacie, ale ja osobiście uważam, że nie mamy ich za dużo, przynajmniej tych, które są ekonomicznie uzasadnione do wydobycia, więc musimy popatrzeć na to, czym to w dłuższej perspektywie zastąpić i dywersyfikacja tych źródeł jest odpowiedzią właściwie na to, co możemy zrobić i w jaki sposób. A jednak tą energię, jak pan profesor wspomniał, musimy dostarczać, ponieważ jest ona tym krwioobiegiem całego biznesu, całego przemysłu. Dziękuję bardzo. Te trendy, one oczywiście rozpatrujemy w kategoriach gospodarczych, ale również należy prawdopodobnie ponieść pewne większe nakłady niż przy technologiach, czy też już skalach, które są dobrze rozwinięte. A więc jak do tego, gdyby pani Anna Dyląg nam z punktu widzenia ekspertki działającej przy Komisji Europejskiej przedstawiła te wyzwania i tą motywację polityczną, ale również motywację, która ma przeciętny obywatel, musi ją przyjąć, nie tylko producenci energii na samym końcu. I ewentualnie, co jest bardzo istotne, gdyby pani mogła też w słowach, ale wskazać, jakie źródła finansowania tych nadmiarowych kosztów, no bo rozwój kosztów możemy oczekiwać jako przemysł już tutaj przede wszystkim, ale również przedsiębiorstwa mniejsze, które będą działały w systemie rozproszonej generacji. Bardzo proszę o wypowiedź. Dziękuję. Na samym początku jeszcze chciałabym wrócić do pana poprzedniego pytania odnośnie biznesu na Green Dealu. Ja tutaj z mojej perspektywy widzę, że jest to jedna z bardzo
ciekawych opcji dla biznesu, bo rozumiem, że możemy patrzeć na energetykę właśnie z punktu widzenia energetyki wielkoskalowej i jakichś małych firm dookoła, które z całą energetyką współpracują. Natomiast teraz, zwłaszcza 2020 czy od 2019, pokazał, jak szybko jest w stanie zareagować rynek na właśnie zmiany czy na potrzeby energetyczne, które się pokazują. I czy to przykład przedsiębiorstw związanych z pompami ciepła czy z fotowoltaiką jest właśnie jednym z elementów, które pokazują, jak szybko można zrobić biznes na Green Dealu, bo właśnie prosumenckie systemy energetyki odnawialnej są jednym z elementów takiejże właśnie polityki. Druga sprawa to, że właśnie wcześniej też powiedział pan profesor o 3D, czyli decentralizacja, później najpierw dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja, i to są te trzy elementy, które leżą u podstawy nowego Zielonego Ładu, i tak jak wcześniej dekarbonizacja czy decentralizacja, to nie są nowe koncepty, to są rzeczy, które były wprowadzane na zachodzie Europy od kilku dekad, i chcąc przeprowadzić dekarbonizację w energetyce, jesteśmy zmuszeni póki co na właśnie stosowanie decentralizacji, patrzenie decentralizacyjne, z tego względu, że w ten sposób działają odnawialne źródła energii i możemy wtedy lepiej nimi zarządzać z takich mniejszych ośrodków. A trzecia jakby przykrywka, trzecie D, to jest właśnie digitalizacja, i te nowoczesne technologie, które obecnie są tworzone, właśnie umożliwiają dobre zarządzanie i dostosowanie funkcjonalne do potrzeb energetyki właśnie tej, która stoi pod wyzwaniem dekarbonizacji i decentralizacji. I jakie są motywy polityczne? No, motywy polityczne czy społeczne to wynikają właśnie z chęci czy z potrzeby zareagowania na to, co dzieje się z naszym środowiskiem. I sama pandemia też pokazała chociażby to, że właśnie to środowisko mamy bardzo zaniedbane i to też jakby obniża nasze możliwości zdrowotne. Dlatego też ta chęć transformacji energetycznej w kierunku zielonej, w kierunku zdrowej energetyki jest tutaj taka ważna. Kolejna sprawa to partycypacja, która pokazuje, zwłaszcza tak wcześniej powiedziałam, była ona wprowadzana już wiele lat temu w innych krajach. Energetyka obywatelska, która tak naprawdę pierwotnie została wdrożona w Danii w latach 60., pokazuje, że jest to jeden z elementów, który pozwala na sprawne wdrożenie transformacji energetycznej. No i czy tego chcemy, czy nie, no to raczej będziemy musieli się temu poddać. I tutaj znowu jest wiele wyzwań, nie tylko właśnie technologicznych, czy związanych z przekształceniem energetyki wielkoskalowej, ale bardziej widzę, to znaczy może nie bardziej, ale obok jest bardzo duży problem z mentalnością, naszych mieszkańców, Polaków, zresztą nie tylko Polaków. Chodzi mi o to, że nasze urzędy, czy to, na czym opiera się decentralizacja, czyli na współpracy lokalnych urzędów gmin czy miast, później przedsiębiorców, mieszkańców, jest póki co dość trudnym wyzwaniem, z tego względu, że nie jesteśmy nauczeni albo też nie widzimy większego dobra w tym, żeby razem współpracować. I ważnym elementem tutaj jest też w mojej ocenie, aby nauczyć się wzorem właśnie zachodnich krajów, jak tą partycypację wdrażać. Dlatego uważam, że kwestia przejścia na zieloną energię w oparciu o zaangażowanie mieszkańców i tworzenie nowych modeli biznesowych, bo takie właśnie też są badania prowadzone, żeby na tej energetyce można było zarobić, są jak najbardziej wymagane i mogą rzeczywiście być zrealizowane, ale to też wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do całej sprawy. Proszę mi pozwolić takie też dodatkowe może tutaj kwestie poruszyć, bo pani wspomniała dość istotną sprawę, nazwijmy to świadomości społecznej, ale czy samą świadomością społeczną my załatwimy potrzeby gospodarcze i bilansowe? I w związku z tym, jak
w jaki sposób programowo i co wynika z, wynika z dokumentów politycznych, należy budować tę świadomość, ale jednocześnie dać równowagę pomiędzy potrzebą no, pieniądza, czyli tą gospodarczą, żeby zapewnić jako bezpieczeństwo bytowe. Jak to jest postrzegane z punktu widzenia tworzących tą wykładnię polityczną? Nowy Zielony Ład to jest strategia polityczna na najbliższe 30 lat. I tak jak słusznie też pan wcześniej, pan profesor wspomniał, że jest to kierunek, w którym będziemy iść i pewne rzeczy, które teraz zakładamy, one mogą rzeczywiście się ukazać, ale niekoniecznie, bo jednak ta energetyka jest też bardzo, bardzo szybko rozwijającą się branżą. No i teraz oczywiście finanse. Zdajemy sobie sprawę, że teraz formacja jakakolwiek, a już tym bardziej energetyczna i gospodarcza, wymagają przeogromnych środków. No i Komisja Europejska jest jest na to przygotowana, przynajmniej w swoich założeniach te pieniądze są zaprogramowane i mamy kilka głównych programów, które będą wdrażane. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej terenów węglowych czy Bełchatów, Śląsk, to jest stworzony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Są to pieniądze, które będą dystrybuowane szczególnie właśnie na te tereny, których transformacja będzie jak największa. I tutaj też należy, jakby nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, tutaj Komisja Europejska kładzie duży nacisk, żeby te pieniądze były dobrze, albo żeby w ogóle były dostarczone do danych regionów, musi być bardzo ścisła współpraca pomiędzy oczywiście firmami energetycznymi, ale władzami miast i również mieszkańców. Bez tego same środki jakby nie pójdą bezpośrednio albo do firmy, albo do gminy, tylko one muszą być po prostu rozdystrybuowane pomiędzy tych interesariuszy. Kolejna sprawa to to, co nas czeka, no to wielka renowacja budynków, bo obojętnie ile byśmy, czy z czego byśmy tej energii nie wytworzyli, to jeśli ta energia jest marnotrawiona, to nie jest interes dla nikogo, zwłaszcza dla środowiska. I tutaj przez następne 20 lat będzie tworzony i wykorzystywany program renowacji budynków jednorodzinnych, ogólnie budynków mieszkalnych. I tutaj jest to jeden z elementów, już do którego przygotowują się polskie firmy, bo fundusz renowacji albo ogólnie renowacja to jest przeogromna praca, która musi zostać wykonana, bo to jest nie tylko przebudowa domów, czyli termomodernizacja pełna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy w jakiś sposób dostosowanie, zmniejszenie energochłonności danego mieszkalnictwa, no i później na te zmniejszone potrzeby energetyczne, później dostosowanie energii. Więc tak naprawdę starając się oszacować też, jakie będzie zużycie energii na przyszłość, też musimy brać pod uwagę tempo zmian w renowacji, a to jest też tak naprawdę wielki znak zapytania. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć od tego, jak to będzie wprowadzane, czy to będzie sprawne wprowadzanie, czy nie, czy Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Natomiast są to pieniądze, które będą przeznaczone, będą dystrybuowane w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To będzie tak jakby dalej rozbudowany program Czyste Powietrze. No i trzecia sprawa, czyli fundusze związane z odbudową Europy po pandemii, chociaż ta pandemia jeszcze trwa, więc tak naprawdę nie możemy mówić, że jest to odbudowa po pandemii, ale właśnie te zmiany, które pandemia wprowadziła, właśnie należy na nie elastycznie patrzeć w taki sposób, żeby dostosować te pieniądze, które miały iść na właśnie odbudowę pandemii, żeby wykorzystać je jednocześnie przy budowie gospodarki niskoemisyjnej. I tak naprawdę pandemia pokazała nam, szybciej nam pokazała, w którym momencie te nasze programy dotacyjne powinny być skierowane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypominam sobie, że może 10, więcej lat temu, kilkanaście lat temu stworzono system taki, który zachęcał do spalania, właściwie współspalania biomasy. Potem zmieniono regulacje prawne
przestało się to opłacać. Budowano maszty wiatrowe, lądowe. Ustawa wysokościowa tak zwana też zahamowała rozwój. No, ostatnio też wielce oczekiwana podpisanie przez prezydenta ustawy offshore'owej, aby ten biznes mógł się rozwijać. Proszę Państwa, ta gospodarka i polityka, dzisiaj się taka strategiczna polityka, one się ze sobą bardzo mocno splatają. To nie jest tylko wyłącznie wolny rynek. Dzisiaj regulacje prawne i ustawowe właściwie decydują o położeniu albo rozwoju danych gałęzi przemysłu, a w tym przypadku oczywiście określonych kierunków rozwoju energetyki. Zwracam się tutaj do pana Jana Sakławskiego, którego proszę o takie spojrzenie, najpierw może takie ogólne, strategiczne, bo ta debata jest też po to, jak te regulacje prawne w ogóle jako takie, niespecyficzne, będą decydowały o tych przyszłych kierunkach, które muszą stać się potem biznesem. To jest chyba dzisiaj kluczowa sprawa. I być może my sobie też nie zdajemy dzisiaj, albo nie jesteśmy do końca świadomi, jakie są braki w przepisach. Ostatnio też w takiej debacie dotyczącej wodoru, właściwie tam nic nie mamy. Bardzo bym prosił, gdyby pan był uprzejmie z pozycji takiej, no, którą pan oczywiście ma szeroko, ująć to zagadnienie, bo wszyscy tutaj, jak siedzimy, a w szczególności przedstawiciele przemysłu, no, mogą się spotkać z dużymi problemami, które nie są nawet natury finansowej, ekonomicznej, tylko formalno-prawnej. Bardzo proszę o takie spojrzenie na to zagadnienie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. To zacznę od takiej drobnej anegdoty. Podczas jednej z konferencji, to było bodajże 2 lata temu, uczestniczyłem w panelu z panem Tomaszem Wilczakiem, wówczas prezesem PGNiG Termika, i rozmawialiśmy o PEP-ie, o strategii, o polskiej polityce energetycznej, która wówczas jeszcze się szykowała dopiero w Ministerstwie wówczas Energii. I pan Wilczak powiedział takie swoje spostrzeżenie, że kiedy w latach 2005-2007 był wiceministrem gospodarki i rozmawiano o stworzeniu strategii energetycznej dla Polski, i te rozmowy skończyły się fiaskiem, to on powiedział wówczas, że całe szczęście, że one się skończyły fiaskiem, dlatego że całe szczęście, że ta strategia nie powstała, dlatego że tak dynamicznie i tak szybko rozwija się technologia w energetyce, że planowanie tutaj długofalowe jest bardzo utrudnione. Ja się z tą drugą częścią jego wypowiedzi zgadzam, to znaczy z tym, że ono jest utrudnione, natomiast nie zgadzam się z tym, że nie można planować, wręcz przeciwnie, trzeba planować, i bardzo cieszy to, że te strategie w tej chwili powstają. Powstała strategia wodorowa w Ministerstwie Klimatu, powstał w końcu PEP 2040, mamy w końcu te dokumenty strategiczne, których możemy się trzymać. Pamiętajmy też, że w Polsce ta struktura kapitałowa w energetyce jest dosyć specyficzna, no bo największymi graczami w energetyce są cały czas jeszcze duże podmioty państwowe. Ten unbundling i prywatyzacja, pełna komercjalizacja sektora energetycznego wciąż jeszcze u nas postępuje. Pewnie jeszcze będzie to trwało dziesiątki lat, bo to jest przecież kapitał, który pozwala też podejmować strategiczne decyzje. Przykładowo mamy no taki biometanowy boom w ostatnim czasie. Może w ostatnim czasie trochę mniej, ale w 2020 roku przecież bardzo dużo rozmawiało się o biometanie. Cały czas brakowało, to jest to, o czym powiedział pan profesor, brakowało rozporządzenia, które pozwalałoby na techniczne wtłaczanie biometanu do sieci, ale rozmowa trwała, no ale motorem napędowym tej technologii będzie PGNiG, tak? Czyli spółka kontrolowana przez państwo, no bo ona takie strategiczne decyzje może podjąć, nie boi się ich i w mniejszym może stopniu kalkuluje je biznesowo. Ja nie chcę tego wartościować, bo nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale w polskich warunkach tak to wygląda. Przecież tak samo mamy tutaj uczestnika debaty, pana Zbigniewa Kasztylewicza z PGE, który no, również dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że te strategiczne decyzje, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom takim politycznym dokonuje się prościej w ramach podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, ponieważ po prostu mają taką możliwość, żeby podejmować decyzje takie, no można powiedzieć, wizjonerskie nieco bardziej. No, zwracając do pytania o
regulacje. No, rynek energii jest rynkiem regulowanym, to się nie zmieni. Bardzo dobrze, że to się nie zmieni, dlatego że energia elektryczna przede wszystkim, ale też ciepło, gaz, wszystkie te elementy są na tyle istotne dla funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw, że możemy sobie pozwolić na to, żeby one były w 100% poddane grze rynkowej. Tak? To nie jest rynek, no nie wiem, ziemniaków czy generalnie spożywczy. To nie jest tak, że możemy sobie pozwolić, żeby nagle w sieci zabrakło energii elektrycznej. Po prostu konsekwencje gospodarcze, polityczne, społeczne dla takiego stanu rzeczy byłyby niewyobrażalnie negatywne. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że regulator musi trzymać kontrolę nad rynkiem energii. I tak się dzieje w każdym cywilizowanym kraju na świecie. Natomiast oczywiście te regulacje, one są responsywne. Znaczy one zawsze będą odpowiadać na potrzeby technologiczne. To zawsze idzie w tę stronę. Jeżeli mamy sytuację, w której brakuje przepisów, rynek dostrzega to, że tych przepisów brakuje, to uruchamiany jest prawodawca, który musi na ten problem odpowiedzieć poprzez prawidłową legislację. Oczywiście my mamy jeszcze dodatkowy czynnik, to znaczy prawo unijne, które no zwykle z samej swojej istoty jest prawem takim, można powiedzieć, wizjonerskim, dlatego że w szczególności dyrektywy, tak, które muszą być implementowane do systemu prawnego państw członkowskich, one są w zasadzie takimi dokumentami kierunkowymi. To znaczy one pokazują, jaki cel, w jaki sposób mniej więcej należy osiągnąć, ale już ten poziom szczegółowości większy jest dopiero w aktach krajowych. I tak jest na przykład w przypadku dyrektywy RED II. Tak? Ona zawiera pewne wskazówki, zawiera pewne koncepcje, które my musimy w naszym systemie prawnym wdrożyć. Części wciąż nie wdrożyliśmy, na przykład jeśli chodzi o linie bezpośrednie, tak? Na przykład jeśli chodzi o odbiorców wrażliwych, którzy no w Polsce są wciąż chronieni systemem taryfowym, a dyrektywa RED II sugeruje, żeby ten system ochrony odbiorców wrażliwych zagrożonych ubóstwem energetycznym odbywał się w inny sposób, poprzez na przykład programy socjalne, a nie poprzez fizyczne blokowanie cen energii na pewnym poziomie. Ale to są, po pierwsze, to są procesy, one nie mogą się wydarzyć z dnia na dzień, bo całkowite uwolnienie na przykład w tej chwili cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych mogłoby się skończyć, są takie scenariusze, że mogłoby się skończyć to niekontrolowanym wzrostem cen i mogłoby się odbić w sposób bardzo negatywny na tej części społeczeństwa, która tym ubóstwem energetycznym rzeczywiście jest zagrożona, bo to jest realny problem, to nie jest niedumanego. Dlatego ta regulacja w polskich warunkach, ona zawsze kroczy po technologii. I teraz te przykłady, które pan podał, one są oczywiście trafne. Tak, mieliśmy problemy ze współspalaniem, no to skorygowano współczynnik, tak, 0,5. Mieliśmy problemy. Energetyka wiatrowa rozwijała się w taki sposób, że zostało to przez pewne środowiska uznane za rozwój kompletnie niekontrolowany. Ale też ja nie jestem jakimś wielkim orędownikiem ustawy odległościowej, dlatego że ona no, w rzeczywistości doprowadziła do wyhamowania inwestycji w sposób radykalny, a takie rozwiązania zawsze troszeczkę mi nie pasują, bo było naprawdę to niewiele czasu na to, żeby się do tego przygotować. Aczkolwiek też, bo w swojej praktyce wielokrotnie doradzałem przy realizacji farm wiatrowych, jeszcze z czasów przed ustawy odległościowej, zdarzały się sytuacje, w której naprawdę w sposób niekontrolowany i taki można powiedzieć kuriogenny w środowiskach lokalnych te wiatraki powstawały no, poprzez dogadanie się lokalnych władz z inwestorem. Spotykałem się z sytuacjami patologicznymi, w których na przykład to inwestor i jego doradcy prawni pisali decyzję środowiskową, tak? No to coś absolutnie jakby no, nie do pomyślenia w rozwiniętej demokracji, a jednak tak było, bo po prostu przerzucono odpowiedzialność za decyzje środowiskowe na samorządy, które nie posiadały w tym zakresie stosownego know-how i nie potrafiły takiej decyzji napisać w sposób kompetentny. Miałem taką sytuację na przykład, w której robiliśmy badanie due diligence takiej inwestycji wiatrowej, w której wójt gminy wpisał do decyzji środowiskowej, że zezwala na, że inwestycja może być realizowana pod warunkiem, że wykorzystane zostaną turbiny, już nie pamiętam, powiedzmy, że to jest Gamesa, o określonej mocy,
ale wpisał nazwę producenta do decyzji środowiskowej. I inwestor w którymś momencie zdecydował, że on jednak chciałby z innym producentem zawrzeć umowę na dostarczenie turbin. No i nie mógł, bo miał w decyzji środowiskowej wpisane, że może realizować tylko i wyłącznie z tym konkretnym producentem, co wiązało się z tym, że, że na przykład pozwolenie na budowę mogło zostać uznane za nieważne, bo pozwolenie na budowę obejmowało innego wytwórcę turbin. Tak? Więc mieliśmy do czynienia z jakimś systemowym zjawiskiem, które było patologiczne. Ustawodawca zareagował tak, jak zareagował, moim zdaniem troszeczkę wylał dziecko z kąpielą, ale to była reakcja na pewne zjawisko rynkowe. Jeśli chodzi o offshore, też mamy, no przecież świat się nie kończy na Polsce, tak? No, Dania, Niemcy, Wielka Brytania, państwa, w których mamy mnóstwo turbin wiatrowych na morzu, no już tę ścieżkę przeszły, więc my też reagujemy na pewne zjawiska biznesowe, które się na świecie dzieją. Mieliśmy niedawno przecież nowelizację prawa energetycznego dotyczącą magazynów energii, też przecież prawo nie nadążało za biznesem. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której no, koncesje były na każdy rodzaj magazynu. Tak, teraz mamy tą granicę 10 mega. Mieliśmy do czynienia z tym, że magazyny energii były traktowane raz jak odbiorca końcowy, raz jak z kolei wytwórca energii i było takie pomieszanie, poplątanie, co się wiązało z dodatkowymi kosztami dla operatorów tych magazynów, no ale teraz mamy już prawo dostosowane. Jeśli chodzi o wodór, no to nie ma nic, tak jak pan profesor wspomniał, tak więc ja zresztą sam jestem, niedługo zaczyna przy ministrze klimatu funkcjonowanie taka rada konsultacyjna, w której będziemy zastanawiać się nad porozumieniem wodorowym i nad tym, jakie tutaj też regulacje prawne trzeba by było wprowadzić, bo na razie jest po prostu pustka. W zasadzie tylko w przepisach dotyczących elektromobilności jest nieco o wodorze, ale to też no nie jest dużo tak naprawdę, bo tych samochodów wodorowych przecież też praktycznie próbując nie ma. Więc wejść panu tutaj słowo, czy tak. Też w tych działaniach na poziomie ministra, bo jak rozumiem pan gdzieś też jest tam aktywny, czy też oprócz wodoru, to jest hasło oczywiście, to jest bardzo dużo, wiele zagadnień w tym hasle się mieści, bo to różne aplikacje, bo i przemysłowe, transport, i to są energetyczne, i przesył, i magazynowanie. Natomiast czy również rozważane są zagadnienia formalno-prawne związane z dyrektywami i ich implementacją na dzisiejszy stan wiedzy i rzeczy CCS-owej? No bo znowu powraca właściwie z dużą siłą dzisiaj usuwanie dwutlenku węgla i to nie tylko z procesów węglowych, ale również z biomasowych, zaliczając to do ujemnej emisji. I co więcej, ta technika już dzisiaj się dość mocno rozwinęła. Czy w tym zakresie również pan ma jakieś tutaj wiedzę, czy też może skomentować? Odpowiem przewrotnie. To znaczy w zespołach, w których ja jestem, które się zresztą dopiero zawiązują, bo nawet jeszcze jednego spotkania nie mieliśmy, nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, z tego co wiem, to i w Ministerstwie Klimatu, i w Izbie Gospodarczej Gazownictwa takie rozmowy będą się niedługo zaczynać. Ale one na razie, na ten moment są na bardzo, bardzo dużym poziomie ogólności i ja przyznam szczerze, ja też nie jestem omnibusem w tym zakresie, tak, i być może dzieje się coś, o czym nie wiem, ale z mojej wiedzy wynika, że ten temat jest na razie jeszcze no, tematem nieco pobocznym. Wodór, w tej chwili biometan, offshore, to są takie trzy sektory, w których no, najwięcej się dzieje i najwięcej się mówi, i ja też jakby w tym uczestniczę. Proszę też pamiętać, że prawnik jest zawsze gdzieś tam na końcu, tak? On jest zawsze responsywny i w związku z tym jakby animus movens tego wszystkiego to są politycy i biznes, a nie prawnicy. To jest prawda, natomiast wydaje się, że w tych nowych technologiach, które znajdują aplikacje, no czasami przydałoby się, żeby nie był na końcu ten prawnik, który tworzy podstawy regulacji. Proszę Państwa, no więc mówiliśmy o teraz o tych zagadnieniach formalno-prawnych, które są bardzo ważne dla tego, aby te biznesy mogły się rozwijać. Natomiast w ogóle, żeby się te biznesy mogły rozwijać, potrzebne są w wielu obszarach nowe technologie. I zwracam się tutaj do pana Radosława Grecha, prezesa zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Proszę, zresztą wiem, który ma doświadczenia od lat prowadząc centrum działań i badań w tym obszarze. Jak pan postrzega poziom rozwoju tych technologii, rozwoju w rozumieniu
zainteresowania biznesu tymi naszymi osiągnięciami. Czy polskie zespoły są gotowe partycypować bezpośrednio, czy też potrzebują silnego impulsu wsparcia rozwoju technologicznego, w jakich obszarach i na jakim poziomie technologicznym. Gdzie dzisiaj jest w związku z tym ta polska nauka z partnerem przemysłowym, bo wiemy, że partner przemysłowy dzisiaj jest kluczowy, bo to nie jest tylko tworzenie dla samej wiedzy. Bardzo proszę o wypowiedź, na ile dzisiaj jesteśmy innowacyjni, czyli nauka przemysł. Dzień dobry wszystkim i panie profesorze, myślę, że jeszcze tak troszkę zacznę odpowiedź na to pytanie, odnosząc się do tych kwestii, które były poruszane wcześniej, bo poruszaliśmy je w wielu aspektach, szczególnie tych wytwórczych i troszkę, że tak powiem, zahaczyliśmy o mechanizm związany z sieciami. Natomiast w dzisiejszych czasach, tak na dobrą sprawę, ta transformacja energetyczna, która następuje na poziomie wytwórców i też na poziomie konsumentów energii, to nie do końca nadąża za tym wszystkim system elektroenergetyczny czy system ciepłowniczy. Tutaj może mniej, bo on jest mniej wrażliwy, bo tą energię jesteśmy w stanie już trochę magazynować, natomiast w zakresie elektroenergetyki my tak na dobrą sprawę produkujemy i konsumujemy tą energię online. Jakby rozwój dostawy tych sieci, dostawy poprzez sieć tej energii są dosyć przewrotne. Zaczęliśmy tutaj mówić o pomyśle na biznes związany z Zielonym Ładem i zaczęliśmy też mówić o systemach wsparcia tego biznesu. Ja akurat mam tutaj dosyć subiektywne swoje zdanie związane z dotacjami, systemami wsparcia, bo często okazuje się tak, i ostatni program Mój Prąd też to pokazał, który rozwijał tą energetykę prosumencką, że ludzie próbują zrobić biznes na dotacjach, a nie biznes z dotacjami. Myślę, że pewne pomylenie tutaj faktów następuje, gdzie my dotacje traktujemy jako pomysł na biznes, a nie element tylko i wyłącznie wsparcia, propagacji pewnych rozwiązań. I to się mocno wiąże jakby z sektorem badań i rozwoju, z sektorem innowacyjności. My od 2010 roku, można powiedzieć, działamy bezpośrednio we współpracy z biznesem na potrzeby wdrażania innowacji, na potrzeby rozwoju technologii w różnych obszarach, czy to pompy ciepła, czy fotowoltaika, czy generatory wiatrowe. Aspekty społeczne, o których przed chwilką też powiedzieliśmy, i te na poziomie samorządowym, i te na poziomie konsumentów energii, ale też te na poziomie jakby regulacyjno-prawnym. Ja bardzo często spotykam się z sytuacjami, oglądając telewizję, gdzie ta klasa dzisiaj nasza polityczna, próbująca wypowiadać się na temat sektora energetycznego, nie do końca nawet poprawnie wymawia nazwy poszczególnych dziedzin, typu fotowoltaika, która się dalej gdzieś tam pojawia w przekazie medialnym, ale ostatnio jeden z wiceministrów w ten sposób się wypowiadał. W związku z tym jakby tutaj ten proces edukacyjny, no, to też jest związane z tym, jak działają samorządy. Samorządy, o czym powiedzieliśmy, i te ustawy, które samorządowe były, one nie dostały know-how, nie dostały wsparcia w zakresie tego, w jaki sposób funkcjonować, i dalej tych absurdów, które tutaj mój przedmówca wymieniał, formalno-prawnych na podstawie decyzji środowiskowych, na podstawie wymaganych dokumentów do tych decyzji, tutaj mnóstwo takich aspektów występuje, które często inwestorom jest ciężko przeskoczyć. I przechodząc jakby do nauki, przechodząc do naszego polskiego sektora badań i rozwoju, sektora wdrożeń, tutaj tak na dobrą sprawę często mam wrażenie takie, że to przemysł wyprzedza naukę, a nie nauka przemysł. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo negatywny jakby skutek częściowo złej alokacji funduszy na badanie i rozwój. Zaparliśmy się w tym, że wszystkie badania naukowe, one muszą być realizowane bezpośrednio z przemysłem. Natomiast ja mam ostatnio kilka takich przykładów, które realizujemy i w różnych aspektach technologicznych współpracujemy z firmami, które działają na rynkach międzynarodowych, sprzedając produkty konkretne, sprzedając produkty typu, ostatni przykład mam, opraw solarnych, gdzie nie do końca chcą firmy prowadzić ten proces badań u siebie. One oczekują jakby gotowego produktu. Sektor nasz naukowy jakby
nie dociąga do końca badań do fazy ostatecznej formy produktu i to jest myślę, że jeden z najcięższych grzechów polskiej nauki, gdzie budujemy pewne rozwiązania, opracowujemy poszczególne technologie, natomiast nie ma zespołów interdyscyplinarnych. Tutaj ostatnio z marszałkiem województwa lubuskiego, jak rozmawialiśmy, to wspominała pani marszałek jakby przykład zespołów budowanych w Barcelonie w ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie dokładaliśmy jakby elementu tej interdyscyplinarności i etnicznej, i naukowej, i z zakresu dziedzin, w których funkcjonują zespoły badawcze na skalę światową. Tam w zespołach naukowych budowani są ludzie, budowane są te zespoły na zasadzie interdyscyplinarnym, to znaczy są ludzie z Azji, są ludzie z Ameryki, są ludzie z Europy, różne narodowości, z drugiej strony inaczej wykształceni jakby pod kątem interdyscyplinarnym, pod kątem poszczególnych dyscyplin, spotykających się z różnymi aspektami społecznymi i u nas tego aspektu brakuje. U nas często jest tak, w pewnym sektorze, w pewnej grupie i to też jest bardzo widoczne, jak się jeździ po konferencjach, czy to przemysłowych, czy to naukowych, widać ciągle te same zespoły opiniotwórcze, które tak na dobrą sprawę dosyć rzadko otwierają swoją wizję na zewnątrz. Dzisiaj jak patrzymy na rozwój inżynierii materiałowej, to ta inżynieria materiałowa tutaj w Polsce też ma pewne aspekty, które są do wyciągnięcia. Niestety, tak jak powiedziałem, ciężko nam dowieść produkt do końca w postaci badań wdrożonych czy wypróbowanych nawet na poziomie uczelni, ale zaoferowanych do przemysłu. Te zmiany sektora energetycznego są tak szybkie, że sektor energetyczny do końca nie może sobie pozwolić na pewne testy. On już oczekuje produktu praktycznie gotowego do wdrożenia, gotowego do zaimplementowania. Z drugiej strony częściowo chroni jakby swoje wyniki prac tych inżynierskich, można powiedzieć, wyniki swojej obserwacji, a często brakuje tych zespołów, które ten element inżynieryjny potrafiłyby przełożyć na jakieś konkretne wnioski aplikowane. I tutaj myślę, że jeszcze dużo musimy zrobić. Program, którym tutaj pani Anna też była ekspertem, Horyzont 2020, on też pokazał stosunkowo dużo takich aspektów, można powiedzieć, na które nie potrafiliśmy zareagować do końca, bo ten program nie był na gminnie wykorzystywane w Polsce. To nie były środki finansowe, na których my zbudowaliśmy transformację energetyczną czy rozwój sektora badań i rozwoju. Tam tak na dobrą sprawę dosyć ciężko było zaangażować kadrę naukową. To były sporadyczne projekty, w których kadra naukowa angażowała się do projektów biznesowych ze względu z jednej strony na trudność implementacyjną, a z drugiej strony coś, co tak na dobrą sprawę w funduszach europejskich jest bardzo ciężko akceptowalne, a mianowicie pewne ograniczenia też finansowe. Okazywało się, że sektor jakby pracowników tych badawczych i wycena prac tych badawczych była dookreślona konkretną stawką, której nie można było przekroczyć. I dzisiaj jak popatrzymy na każdego pracownika, to jakby naszym wymiarem nie jest to, w jaki sposób my sfinansujemy działania naukowe, bo często za te pieniądze, które możemy uzyskiwać w funduszach europejskich i tych, które są wyobrażalne dla tak zwanych ekspertów, a dla mnie to są dalej asesorzy, bo eksperci nie do końca oceniają fundusze europejskie, to za te stawki po prostu ludzie, którzy powinni się tymi rzeczami zajmować, się nie zajmują. Wolą prowadzić swoje badania, wolą mieć spokój, częściowo też ten naukowy i kierunkować swoje obszary gdzie indziej aktywności. Także myślę, że sporo takich aspektów, w których przeszkody te wdrażania innowacji występują, musielibyśmy sobie rozważyć i na pewno troszkę zmienić podejście do tej współpracy. My w tej chwili współpracujemy z grupami kapitałowymi typu Enea, typu KGHM w zakresie wdrażeń poszczególnych technologii energetycznych i oni też narzekają jakby i dzisiaj nie mają kompetencji w zakresie wdrażania energetyki odnawialnej. Oni też tych kompetencji szukają na zewnątrz. A proszę powiedzieć, gdyby pan miał tak dodefiniować, dlaczego nie doprowadzamy do produktu rynkowego. Mówię nie doprowadzamy, bo myślę, że to jest sprawa gdzieś pomiędzy nauką, nie tylko nauka odpowiedzialna, czy zespoły badawcze, ale również partnerzy przemysłowi. Ale jakby pan próbował, co trzeba zrobić, żebyśmy mogli w niektórych dziedzinach przynajmniej doprowadzać do produktu rynkowego?
Myślę, że jakby jeden z podstawowych operacji, ale też budowanie kompetencji menedżerskich i biznesowych w kadrze naukowej. Tego dzisiaj nie ma. My tak na dobrą sprawę jako naukowcy, bo ja też pracuję na uczelni i też nieraz staram się nazywać mianem naukowca, parę rzeczy udało się wynaleźć, nie do końca widzimy ten proces biznesowy, który jest dzisiaj funkcjonujący na rynku. Czasem jest to też przez to, że przedsiębiorstwa nie do końca mówią o swoich problemach. Znaczy dzisiaj żyjemy też w zakresie marketingu i pokazywania tego, jak dobrze jest w naszym przedsiębiorstwie, natomiast nie do końca pokazujemy problemy, które występują, bo z jednej strony musimy je zatrzeć poprzez mechanizmy kar, które mogłyby nas spotkać administracyjnych, bo nie dowozimy pewnych rozwiązań. Jakby w tym sektorze naukowym, w ośrodkach badawczo-rozwojowych też zaczęliśmy się skupiać tak na dobrą sprawę na budowaniu inkubatorów przedsiębiorczości. Natomiast nie do końca ośrodki naukowe mają przemysłowe laboratoria wdrażające, typu w którymś programie tutaj były finansowane też elementy linii demonstracyjnych, tak? Tak zwany program demonstrator, gdzie mogliśmy zademonstrować daną technologię, mogliśmy ją próbować odnieść do warunków rzeczywistych i tam ją wypróbować po to, żeby ten przemysł przyszedł i zobaczył, że rzeczywiście pewne rozwiązania funkcjonują. Myślę, że tutaj takich kompetencji typowo naukowo biznesowych nam brakuje jako kadrze naukowej i tego odzwierciedlenia w biznesie, domykając się na poziomie uczelni i pewnych rzeczy po prostu nie widzimy, czy nie potrafimy przedstawić je tak, żeby biznes od razu wchodził w te rozwiązania. Dziękuję. Pan profesor Kasztelewicz chciałby z punktu widzenia przemysłu może skomentować tą sytuację, dlaczego nauka nie trafia do realnego przemysłu z końcowymi produktami i dlaczego przemysł tak słabo współpracuje z nauką, panie profesorze, duży przemysł. Panie profesorze, szanowni państwo, ja bym chciał co innego wejść. Chciałem wejść na podwórko badawcze pana profesora Ściążki, Instytut Energetyki AGH, Instytut Chemicznej Przyróbki Węgla, Główny Instytut Górniczy. Chodzi o zgazowanie węgla. Wspólnie żeśmy uczestniczyli w grantach podziemnego zgazowania węgla. Po doświadczeniach Australii, Kanady wyszliśmy z tego tematu i mamy naziemne zgazowanie węgla i teraz strona społeczna na Śląsku mówi, no sprawdzam panie profesorze Ściążko, co z tym zgazowaniem naziemnym. Na dzisiaj wiemy, że mamy ponad 1000 aplikacji reaktorów przemysłowych. Na świecie się zgazowuje 400 milionów ton węgla i powstaje metanol, amoniak i inne produkty chemiczne, ale wiemy wszyscy, że powstaje jeszcze CO2. I liczyliśmy wspólnie, ja lat temu organizowałem na Akademii Górniczo-Hutniczej konferencję na temat zgazowania węgla, liczyliśmy na Japonię, że Japończycy na importowanym z Indonezji węgla no, zrobią światowy przełom, no coś tutaj nie wyszło i tu jest właśnie to, że od 30 lat mówimy w Polsce na temat zgazowania węgla, nie ma do dzisiaj decyzji politycznej, żeby przynajmniej jedna instalacja półprzemysłowa czy przemysłowa. I tak, panie profesorze, szanowni państwo, mówimy i gaz kupujemy, na dzisiaj 19 miliardów, w przyszłości będzie 30 miliardów i z różnych kierunków, nie chcę tutaj mówić na konferencji z jakich kierunków, i dobrze byłoby trochę zasilić tego węgla, tego gazu z węgla naszego, czy brunatnego, czy kamiennego i myślę, że to jest taki ten temat, który jest gorący i wiem, że pan profesor Ściążko za moment będzie rozmawiał z ministrem Dziadzio, który też jest w tym temacie. Myślę, że to, co mówiliśmy, że są wyzwania, co jakiś moment się zmienia, to co, żeby nie było źle odebrane, jak ja powiedziałem na początku, że mamy politykę zatwierdzoną, ale po wydaniu już się zmienia, bo nauka, postęp techniczny, uwarunkowania, no kto przewidywał rok temu, że będzie wirus, nie? Kto przewidywał, że się aż tak zmieni klimat, także no i ja uczestniczyłem w polityce energetycznej 2008-2009, no dzisiaj miał być pierwszy blok atomowy w Polsce, nie? Także tutaj wszystko się zmienia, czas się zmienia, ale i tu dotykam jeszcze tematu, który bardzo ważny jest, sprawiedliwa transformacja. Jestem za ewolucyjną transformacją, a nie rewolucyjną i to, co słyszę pan minister Sasin, czy minister Soboń, czy mój, jak to mówią,
prezes Dąbrowski jest za tą transformacją właśnie ludzką i mamy czas 30 lat i powinniśmy tak układać, żeby te regiony, które no, tworzyły podstawy polskiego bezpieczeństwa energetycznego, czy Konin Adamów, czy tutaj Bełchatów Turów, czy no, koledzy ze Śląska, którzy no, wydobywali, przypomnę, kiedyś 200 milionów, teraz 60 parę milionów, którzy no, trwale się wpisali w bezpieczeństwo energetyczne, żeby ta ludzka transformacja ich wszystkich dotknęła. To jest temat dla nas wszystkich, żebyśmy to spokojnie dokonali. A czemu przemysł nie kupuje szybko rozwiązań naukowych, a nauka czemu nie daje rozwiązań już konkretnych? No to jest temat prawie że nierozwiązywalny. No my w przemysł chcemy mieć gotowy produkt. Jak szukaliśmy metody zgazowania węgla naziemnej, no to 30 lat, delikatnie mówiąc, Polska, instytuty naukowe pracują, a opatentowanej pełnej koncepcji nie ma. Także tutaj jest bolączka, ale myślę, że wyzwania są duże i to, co koledzy powiedzieli, że mamy te różne w ciągu, mamy 30 lat do tej zeroemisyjnej transformacji. Ja jako doświadczony już, tak jak pan profesor Ściążko, myślę, jestem optymistą, że doprowadzimy, żeby to było czyste powietrze, zdrowe powietrze, no i żeby była bezpieczna, stabilna dostawa energii po odpowiednich, jak się mówi, cenach, bo to można wybudować złote kamienice, ale nikt tych kamienic, delikatnie mówiąc, nie kupi tego apartamentu. Także przed nami jest dużo pracy. Myślę, że ta konferencja też no, idzie w tym kierunku, żebyśmy wszyscy myśleli, nauka, przemysł, co zrobić, żeby się wpisać w tą ścieżkę transformacji zeroemisyjnej energii. PGE myślę, że będzie dalej liderem i cieszę się, że pracuję w takiej firmie, która no, chce zmienić polską energetykę no, dla dobra Polaków. Dziękuję. Dziękuję Państwu, że poruszył Pan właściwie dwa zagadnienia. Jedno to wrzucił Pan kamyczek do mojego ogródka. No cóż, naraziłem się. A druga sprawa, no faktycznie w tej chwili zresztą wywołane całą strategią energetyczną, nową strategią energetyczną, ale również sprawami czysto gospodarczymi, jak i również społecznymi problemami górnictwa węgla kamiennego. Prowadzone są rozmowy pomiędzy resortem aktywów państwowych a związkami zawodowymi, czyli ta strona społeczna, która też musi mieć wizję tego, co się będzie działo w przemyśle schyłkowym. I medialnie, ale również na stole rozmów w takiej czy innej pozycji wnoszone jest to zgazowanie węgla w różnym kontekście. I ja może poproszę kolegę organizatora, aby takie parę punktów, które dotyczą zgazowania, może wyświetlił nam na ekranie, bo byśmy tego zagadnienia od razu dotknęli. Bo proszę Państwa, do czego to się sprowadza? Bo dzisiaj to zgazowanie nie jest tylko zgazowaniem dla zgazowania, ale w kontekście tej nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej również bardzo poważnie rozpatrywane jest nie tyle zgazowanie, co w ogóle użytkowanie w energetyce węgla poprzez spalanie czy też poprzez zgazowanie, ale łącznie z usuwaniem i deponowaniem dwutlenku węgla w strukturach geologicznych, względnie dokłada się, i to się w skrócie CCS, Carbon Capture and Storage, albo jeszcze dokłada się jedną literkę U jako utilization, czyli wykorzystanie. I w tym kontekście są wymieniane takie układy zgazowania, one mają być tym panaceum na spalanie węgla i oczekuje się, że będzie emisja niższa niż ta, która jest gdzieś dyskutowana, poziom 550, a może 350. I właśnie technologia zgazowania, ale nie każda, ale zgazowania w każdym razie, połączona z układem CCS, pozwala emitować mniej niż 550 kg na megawattogodzinę dwutlenku węgla, co jest takim, powiedzmy, umownym na dzisiaj limitem. I gdybyście tak Państwo mieli przy swojej wiedzy, nie wnikając w szczegóły dotyczące zgazowania, to po pierwsze, czy gdybyście rozpatrywali z technologii węglowych to zgazowanie i w ogóle z technologii węglowej, czy
Państwo, który z tych układów byście wymienili jako technologię wiodącą, którą powinniśmy, ja mówię my, bo jesteśmy częścią społeczeństwa i tego państwa, powinniśmy się zainteresować i próbować wesprzeć jej wdrożenie, bo wiemy, że zwykłej elektrowni węglowej, spalającej węglem, my dzisiaj nie możemy dopuścić do eksploatacji, bo przekracza poziomy emisyjne, które będą wymagane dwutlenku węgla. A zatem gdybyśmy popatrzyli na tą listę, układ gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem węgla. I to jest elektrownia, gdzie jest tylko samo zgazowanie podobne do spalania, ale nieco inna technologia. Układ gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem i wychwytem właśnie dwutlenku węgla i to umożliwia uzyskanie dowolnie prawie niskiej emisji CO2. Klasyczny układ taki jak Turów, czy Jaworzno, czy też Opole, który doposażamy w CCS. No a może trzeba po prostu zgazowywać dla chemii, jak profesor wspomniał, i produkować możemy wodór, czyli substytucję gazu ziemnego. A może w ogóle nie powinniśmy tego rozpatrywać. I zwracam się do panelistów, aby wybrali jedną z tych opcji i z króciutkim uzasadnieniem, którą by na dzisiaj mogli tutaj nam przedstawić albo podzielić się z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę. Zaczynamy od właśnie pana profesora, bo wywołał temat. Pan profesor Kasztelewicz. Panie profesorze, szanowny przyjacielu Marku, myślę, że pan tu jest super autorytetem, pan powinien nam tu podpowiedzieć. No to w klasie to jest zazwyczaj, że nauczyciel pyta i uczeń odpowiada, a nauczyciel będzie korygował. Bardzo proszę, przepraszam, panie profesorze, ale gdyby pan po prostu tak miał, no pierwsze spojrzenie wybrał, jest to zabawa pewny rodzaj, ale oddająca nasze odczucie wewnętrzne. Proszę nie traktować tego poważnie ani naukowo. Bo społeczeństwo też odczuwa poprzez pewne hasła. Ja bym ten drugi punkt. Myśmy przy bloku 14, 850 MW elektrowni Bełchatów, mamy miejsce na wychwytywanie CO2. I to jest ten punkt. Tylko był problem, gdzie go zmagazynować. Okay. Tak, i tutaj była już społeczność i organizacja. No jasne. Ale dziękuję za odpowiedź, panie profesorze. I ostatnie, i dla chemii. I dla chemii jako wodór, bo to jest przyszłość i może być... Okej. Poprosiłbym pan Radosław Grech może. Halo? Czy pan Radosław mnie słyszy? Mikrofon. Tak, przepraszam, zacząłem się wypowiadać. Myślę, że ten element związany z wykorzystaniem jakby węgla w przemyśle chemicznym, czy to produkcja wodoru, czy też samego wykorzystania CO2, które dzisiaj już stosujemy jako gaz roboczy na przykład w pompach ciepła, to jest taki element, na którym moglibyśmy się skupiać, natomiast wydaje się, tutaj pan profesor pewnie więcej może powiedzieć, ale z mojej wiedzy jakby dzisiaj mocno ograniczony rozwój technologii CCS nastąpił na rynku niemieckim właśnie po próbach wdrożeniowych i po pierwszych próbach eksploatacyjnych tych technologii. Oczywiście to się technologicznie też zmienia, ale z jakiegoś też powodu te CCS-y nie do końca chwyciły nasze serce i tak jak tutaj pan profesor Kosztelewicz powiedział, te elementy są niedowożone do końca, to znaczy nie przypomnę ani biznesu, ani społeczeństwa. Dobrze, pan Krzysztof Karolczyk, bardzo proszę, Fortum. Jakie pańskie zdanie byłoby? Moim zdaniem w kontekście energetyki to raczej żadnej nie rozpatrywać. Natomiast jeśli już technologię rozpatrywać, to pod kątem wykorzystania właśnie węgla do chemii w celu produkcji wodoru. Raczej w tym kierunku. Dziękuję bardzo. I pan Jan Sakławski. Jeśli o mnie chodzi, no to powiedziałbym, że z perspektywy technologicznej nie chciałbym się wypowiadać, bo jest to kompletnie poza moim zakresem. I dobrze, bo to trzeba poprzez pryzmat czytających i takich mediów z mediów. Tak. Bardzo. To na pewno ja też skłoniłbym się w stronę produkcji wodoru, natomiast też trzeba pamiętać, że wodór produkowany z węgla, no to jest ten wodór szary i w związku z tym on też ma charakter przejściowy, tak docelowo jednak idziemy w stronę wodoru zielonego.
Jasne. I pani Anna Dylong, bardzo proszę. Powie nam z punktu widzenia osoby bliskiej komisji. Tak jak wcześniej też powiedział mój przedmówca, to jest totalnie temat, którym się nie zajmuję, więc ja nic innego nie pozostaje mi, jak tylko oprzeć się na wypowiedziach specjalistów w tym obszarze i wybieram zgazowanie węgla dla chemii w celu produkcji wodoru. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. Możemy już tą planszę wciągnąć. Proszę Państwa, no, proszę na to popatrzeć właśnie z punktu widzenia takiego odczucia, jak przekroju pewnego, który Państwo reprezentujecie. I produkcja wodoru, ja tu specjalnie nie dołożyłem przy tej produkcji wodoru CCS, bo zresztą Państwo sami zauważyliście, że to jest wodór szary, prawda? Ale gdybyśmy dołożyli tutaj CCS, to mamy wodór błękitny. Tak? Czyli ten, który jest pomiędzy zielonym a wodorem szarym i dopuszczony również w myśl tego, co polityka nowa energetyczna i polityka wodorowa nam wskazuje, czyli to jest ten niskoemisyjny wodór. Więc to z kolei, jak mamy układ gazowo-parowy zintegrowany z gazowaniem węgla z CCS, to tak naprawdę z kolei na turbinę dajemy wtedy też wodór. Proszę Państwa, stąd w przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo komentarzy za, przeciw, wymienia się te różne technologie, a one po prostu, jeżeli mają być w dzisiejszym systemie polityki energetycznej się mieści, muszą mieć usuwanie i składowanie dwutlenku węgla. Proszę Państwa, to tyle komentarza. Natomiast chciałbym ostatnie jeszcze tylko sekwencję dyskusyjną. Czyli tą planszę już można będzie ściągnąć, a dyskusję chciałbym jeszcze, żebyście Państwo mogli się ustosunkować do bardzo istotnych spraw. No bo ta sama nasza rozmowa wskazywała z jednej strony nieodwracalność tego kierunku politycznego, strategicznego i w sumie biznesowego. No ale w każdym dokumencie o charakterze strategicznym, gdzie politykę, mamy pewną doktrynę. I profesor Kasprowicz, jako tymi słowami do niej odwołał, to jest bezpieczeństwo energetyczne, jak zaspokajania i warunkach rynkowych na który społeczeństwo jest w stanie nabyć. Ale proszę sobie na to popatrzeć, to jest wszystko możliwe i prawdziwe, jeżeli trzymamy w regulowanej polityce w ręku. Hierarchia energetyczna jest piramidą dzisiaj, ale ona się rozsypuje. Ona się sypuje nie dlatego, że ktoś nim źle zarządza, ale technologie, które my do siebie dopuszczają, stają się konkurencyjne do dużej energetyki i de facto przyszłość może wskazywać, że będziemy produkować jedynie w systemie rozproszonym energię i pakować to wszystko do sieci, która musi być zdigitalizowana, operacyjnie zarządzana i ona staje się jedynym trwałym prawdopodobnie elementem całego systemu. Trwałym, bo ją trzeba będzie kontrolować. No tak, ale to może trzeba zmienić tą doktrynę. Co Państwo na to, na ten nowy model wyobrażenia i myślenia o strukturze energetyki, ale również o sformułowaniu, co Państwo powinno pilnować w przyszłości i co zabezpieczać ostatecznemu Kowalskiemu, który będzie odbierał energię, bo można mu powiedzieć, no chłopie, staraj się teraz sam, produkuj sobie tą energię albo weź od sąsiada, a my mamy ci tylko zabezpieczyć przesył i policzenie tego wszystkiego. Bardzo bym prosił Państwa o wypowiedź dotyczącą doktryny w miarę krótkich stwierdzeniach, które są podsumowaniem naszej debaty. I bardzo proszę, zacznę od tym razem od pani Anny Dylong. Bardzo proszę. Doktryna dotycząca transformacji i tego właśnie, w którym elemencie należy położyć największy nacisk. Tak jak pan profesor wcześniej wspomniał, rzeczywiście sieci energetyczne będą stanowić tutaj core całej energetyki, która będzie łączyć rozproszone źródła energii. I
może nie odpowiadając bezpośrednio na Pana pytanie, chciałam tutaj jeszcze dodać element samego horyzontu 2020, bo Pan Radosław Grech wspomniał o tym, że właśnie Polska bardzo słabo uczestniczyła w tym programie Horyzont 2020, czyli programu innowacyjności czy dla gospodarki ogólnie programów innowacyjności. I tam w obszarze energetyki ogromne pieniądze są przeznaczone właśnie na projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania energią na różnych poziomach. I właśnie te programy kładą ogromny nacisk nawet nie na sam sposób wytwarzania czy konsumowania energii, ale właśnie na to, w jaki sposób zabezpieczyć albo jakimi narzędziami zabezpieczyć to, aby Kowalski zawsze miał swój prąd, żeby był on po jak najlepszej dla niego cenie, ale również procesy wytwórcze były dostosowane do tego, co jest potrzebne, to co daje nam środowisko, ale też to, czego nasi konsumenci potrzebują. I tak jak wracając do głównego pytania, uważam, że sieć i innowacyjne podejście do sieci powinno być jak najbardziej, największy nacisk powinien być kładziony na to właśnie. Dziękuję. Pan Radosław Grech. Ja też to może podam na przykładzie niemieckim i tematu związanego z zarządzaniem siecią. Nasi tutaj partnerzy z Niemiec nie dyskutują już na temat jakby samego wytwarzania, bo tak jak pan profesor na początku powiedział, oni mają ponad 100% wytwarzania energii z konwencjonalnej energetyki w kontekście swojego zapotrzebowania i 100% z OZE mogą zabezpieczać. Natomiast dzisiaj to, na co sprawdza, to na co składam największy nacisk, to są zdolności przesyłowe przez sieć elektroenergetyczną. I tutaj już wdrażają konkretne projekty związane na przykład z analizą termiczną linii kablowych czy linii napowietrznych, po to, żeby sprawdzić, ile tej energii jeszcze są w stanie przez nie przesłać, czyli tak zwane wirtualne zarządzanie siecią elektroenergetyczną. To myślę, że to jest jeden z ważniejszych aspektów, przed którymi stoimy, i ta doktryna dostaw energetycznych, która powinna funkcjonować, to ona chyba powinna być na poziomie państwowym jednym z ważniejszych aspektów, tym bardziej, że większość blackoutów, które przeżywamy, tych regionalnych i tych centralnych, związane jest z przerwaniem linii energetycznych, a niekoniecznie z awariami wielkimi w elektrowniach. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Karol. Ja się zgodzę z panem profesorem, że właściwie sieć elektroenergetyczna to jest podstawowy i ten właściwie jedyny trwały element, który powinien być docelowo rozwijany jako właściwie model nowy, wirtualny, dwukierunkowy. Dzisiaj jednak przepływ tej energii odbywa się w jednym kierunku, natomiast znamy przykłady, zwłaszcza z rynku skandynawskiego, gdzie jest kładziony duży nacisk na to, aby przepływ energii odbywał się w dwóch kierunkach, i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, o ile rozwój takiej sieci i całego systemu, to jest strasznie ważny element, ułatwiłby nam życie, kiedy na przykład można zarządzać tą siecią w taki sposób, że kiedy mamy nadmiar energii, ładujemy sobie na przykład w domu baterie w aucie elektrycznym albo zasilamy jakieś tam drobne akumulatory energii, natomiast kiedy dyspozytor całej sieci widzi, że gdzieś zaczyna brakować, zabiera z tych elementów, które są podłączone do sieci, czyli jakby bez naszej wiedzy podbiera tą energię z naszej baterii czy z naszego akumulatora, oczywiście rozliczając to na zasadach takich, jak powinno być. I myślę, że to jest docelowy kierunek, w którym transformacja właściwie systemu elektroenergetycznego powinna zmierzyć. To jest jednak ta decentralizacja źródeł wytwarzania. Oczywiście nie możemy zapominać o backupach i o źródłach takie, które w momencie, kiedy przestaje wiać czy przestaje świecić, jesteśmy w stanie uruchomić, i tutaj bloki gazowo-parowe są takim dobrym, ciekawym przykładem, gdzie backupowo da się to szybko uruchomić. W tym kierunku moim zdaniem powinna pójść ta zmiana. Dziękuję. Pan Jan Sakławski, może z takiego, czy doktryna zabezpieczenia przez państwo dostępu do sieci w dowolną stronę odpowiadały panu jako prawnikowi, patrząc właśnie na te różne między związki społeczne i międzyludzkie, prawda, i między przedsiębiorstwami oczywiście, cały system.
To znaczy ja w tym zakresie to mam akurat takie podejście, że kawa nie wyklucza herbaty. Energetyka wielkoskalowa, systemowa jest oczywiście potrzebna właśnie na wypadek takich sytuacji, kiedy potrzebna jest regulacja, kiedy potrzebne jest zajęcie się systemem, kiedy mamy nadmiar energii elektrycznej w systemie, kiedy mamy niedobór tej energii, tak, elektrownie szczytowo-pompowe, tak i tak dalej. To jest potrzebne, oczywiście tego no na ten moment ciężko to wyeliminować, chyba że jakieś wielkoskalowe magazyny energii nam by się pojawiły technologicznie, to być może wtedy. Natomiast ja jestem też jednocześnie dużym zwolennikiem systemów zamkniętych i to uważam, że klastry energii, spółdzielnie energetyczne to jest też taka droga, którą warto podążyć, przy oczywiście też konieczności wyeliminowania barier prawnych, które w tym zakresie funkcjonują. Do tego dorzuciłbym usunięcie problemów związanych z zawieraniem CPPA-ów w Polsce, tak, umów sprzedaży bezpośredniej. Cały czas mamy niewdrożone przepisy europejskie w tym zakresie. Nie możemy, w zasadzie nie ma możliwości poprowadzenia linii bezpośredniej w dzisiejszej rzeczywistości prawnej. Prezes URE nie wyraża zgody na takie przedsięwzięcia, więc i tak ktoś, kto chciałby bezpośrednio od wytwórcy kupować energię, która no, prawie zawsze będzie tańsza od tej z sieci, musi korzystać z sieci operatora systemu dystrybucyjnego. Do tego cały czas mamy trochę niejasną sytuację prawną dotyczącą tak zwanej produkcji zalicznikiem i w zasadzie kompletnego odcięcia się od systemu dystrybucyjnego w tym zakresie, bo prawo energetyczne w zasadzie takiej sytuacji nie przewiduje. Więc tutaj jest masa tematów do wyjaśnienia, ale idziemy w dobrą stronę, bo ja uważam, że ta decentralizacja związana właśnie z powstawaniem klastrów, z sprzedażą bezpośrednią, to jest przyszłość, której nie unikniemy. Taki system jest też dużo bardziej odporny na zagrożenie terrorystyczne, bo to też o tym w ogóle dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale system, w którym mamy dużo rozproszonej energetyki w systemach zamkniętych, nie jest podatny na zagrożenie we współczesnym świecie w zasadzie najistotniejsze, czyli właśnie zagrożenie terrorystyczne. Czy to cyberatakiem, czy to atakiem konwencjonalnym. Bezpośrednio. Bardzo dziękuję panie Zenasie, bo to są cenne uwagi. Oczywiście prawie, że pan otworzył jakby element do następnej debaty. Dzisiaj już nie będziemy mieli czasu, aby się na tym również skupić. Panie profesorze, jako ostatni, to oczywiście jako gość jest najlepszy, w związku z tym bardzo proszę, gdyby pan z perspektywy dużej spółki, wiodącej spółki krajowej mógł odnieść się do takiej doktryny i do zmieniającej się doktryny. I jak pan to widzi, żeby tą doktrynę starą pogodzić ze sformułowaniem nowej, bo de facto ta nowa do końca też nie jest sformułowana. Ja powiem tak, przewrotnie, dopóki Kowalski nie będzie miał taniego akumulatora baterii, że sobie z energetyki rozproszonej zmagazynuje i będzie mógł czerpać jutro, pojutrze, to państwo powinno zabezpieczyć doktrynę bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego. To te trzy doktryny. Jeżeli chodzi właśnie, tutaj koledzy mówili na temat sieci. Wiemy, mamy sieci z lat 60., 70., przed nami jest przebudowa polskich sieci i te nowe lokalizacje energetyki atomowej właśnie na razie mnie się podobają, że na przykład w Pątnowie mamy rozsył energii w Pątnowie, w przyszłości rozsył energii w Bełchatowie i to, co koledzy mówią na temat Niemiec, to co ja wiem, Niemcy wybudowali, czy są na ukończeniu autostrady energetycznej północ-południe, tam wieje, tu energetyka słoneczna, także tutaj przed nami jest dużo wyzwań, ale przeciętny Kowalski, czy to będzie miał z PGE, czy z Enei, czy wiatraka swojego, chce mieć tanią i pewną energię. Na razie nie mamy magazynów, żeby to miał i państwo niestety, ale niestety musi się Kowalskim zaopiekować i tak doktryna musi być na razie, że państwo zabezpiecza nam energię, jak to mówią, w gniazdku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze, dziękuję bardzo państwu za udział w dyskusji. Wydaje się, że ona była ciekawa również dla nas, jak i dla oglądających naszą debatę. Cel transformacji energetycznej wydaje się jest bardzo klarowny. To jest praktycznie zeroemisyjna energetyka przyszłości. Oczywiście z dużą elastycznością prawdopodobnie, który to będzie rok.
z dużym wyczuciem społecznym, ale i ekonomicznym, również sprawdzaniem uwarunkowań technologicznych i regulacyjnych, bo też nie wszystkie regulacje od razu się nam sprawdzają. Pytanie, które stoi w tytule naszej debaty, utopia czy realny scenariusz, na pewno jest to realny scenariusz, ale z wieloma zresztą dylematami, które na różnym poziomie, począwszy od politycznego, ale również biznesowego i technologicznego, innowacyjnego, należy rozwiązywać. Dziękuję wszystkim za udział i mam nadzieję spotkać się również nie w debacie internetowej, ale być może na żywo następnym razem. Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia i oddaję głos organizatorom. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.